Ku ogólnemu zaskoczeniu Franciszek Dolas, czyli najlepszy trener na świecie, opuścił przed sezonem 22-23 swój ukochany klub Crewe Alexandra, a powodem podjęcia tej decyzji było uciemiężenie polskiego szkoleniowca przez zarząd, który stosował względem niego politykę wyzysku. Pan Dolas nie mógł sobie dłużej na to pozwolić i, by dać nauczkę właścicielom Daleks, nie przedłużył kontraktu z klubem, a nowy sezon rozpoczął od pracy w Newcastle United, gdzie bogaci inwestorzy pozwolili mu na sprowadzenie wielu nowych gwiazd. To właśnie one w dużej mierze sprawiły, że po 9 kolejkach sroki dość pewnie rozsiadły się w fotelu lidera i wcale nie zamierzały zwalniać w następnym ligowym meczu przeciwko ostatniemu w tabeli Cardiff, które Depay i Balde rozklepali jak leszczy już w pierwszym kwadransie. W drugiej połowie gospodarze wcale nie bawili się lepiej, bo na listę strzelców wpisał się prawy skrzydłowy Saint-Maximin i chociaż Walijczycy w doliczonym czasie gry zdobyli bramkę honorową, 3 punkty wylądowały na Berlinki Stadium, bowiem tak nazywa się obecnie stadion Srok. Ta nazwa sugerować może lekko, że grają na nim parówy, ale rzeczywistość wygląda zgoła inaczej, bo już w następnym meczu z Leicester City Francuz wrzucił piłkę w pole karne, tam dopadł do niej Ben Breton i zrobił to, co do niego należy. Zmasakrował. Zresztą Anglik podobną rzecz uczynił także na kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy, czym ustalił finalny wynik spotkania na 2-0. To była niezła rozgrzewka, bo już w kolejce 12 sroki mierzyły się z potężnym Liverpoolem. Jak widać, kibice niestety zmuszeni byli oglądać ten spektakl w ostrym cieniu mgły, ale to nie przeszkodziło Bretonowi, by wpisać się na listę strzelców. 1-0. Tak jak w meczu z Lisami, w tym pojedynku padła jeszcze tylko jedna bramka i po wrzutce z wolnego Saint-Maximin zdobył ją nie pierwszy raz w tym sezonie skrzydłowy Balde. Maszyna ruszyła w najlepsze, ale Manchester United nie ustępuje na krok i jedna porażka oznaczać będzie w tym przypadku spadek z pozycji lidera. Lecz na szczęście walczące o utrzymanie Crystal Palace nie było dla Bena Bretona zbyt wielkim wyzwaniem, choć ostatecznie starcie zakończyło się tylko jednobramkowym wynikiem, a następny rywal, ekipa świętych, także zdecydowanie odstawała klasą od potęgi Franka Dolasa i Ben Breton ugodził ją bez problemu już w 27 minucie. Jeszcze przed przerwą Anglik pokazał, dlaczego w FIFA 23 jego tempo ocenione jest na 96 oraz dlaczego posiada 5 gwiazdek słabszej nogi i w takim stylu zdobył swoją kolejną bramkę w tym sezonie, a na dokładkę w drugiej połowie meczu, po tym jak został faulowany wewnątrz pola karnego, oczywiście sam podszedł do jedenastki i ją wykorzystał. Hat-trick i utrzymanie się na szczycie po kolejnej kolejce naturalnie musiało odbić się echem także w grze i w taki sposób Breton zdobył swoją drugą kartę w formie w tym sezonie, przy czym wszyscy dobrze wiedzą, że nie jest to ostatnia karta specjalna Anglika w FIFA 23. Jednocześnie w rzeczywistości trener Dolas wyznaje zasadę, że nie da się nigdy mieć zbyt wielu zdolnych piłkarzy, dlatego jak ma to w zwyczaju, nakazał jednemu ze skautów poszukiwań utalentowanego skrzydłowego w Polsce, skąd w przeszłości wydobył już przecież taką gwiazdę jak chociażby Czajkowski. My wracamy już jednak na boiska Premier League, gdzie 1 grudnia odbył się mecz z Manchesterem City i niestety po długiej paście zwycięstw sroki musiały zadowolić się podziałem punktów, bowiem całe starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. To miała być jednak tylko przystawka przed prawdziwym spektaklem, bo już 8 grudnia kibice doczekali się najciekawszego starcia w tym sezonie. Franek Dolas przyjechał ze srokami do Crewe, gdzie podejmował swój ukochany klub Crewe Alexandra. Właściciele The Alexandra wciąż są skąpi, dlatego nie ujrzymy tutaj zbyt wielu nowych piłkarzy, a kilka gwiazd jak chociażby Cox opuściło ekipę, no i co gorsze, wielu zawodników ma kontuzję. Crewe Alexandra jest w rozsypce, no ale mimo to w ich wyjściowym składzie nie zabrakło takich legend jak Garat, Ramos, Ring, Anderson Lopez, Mohamed Ofkir, Leroy Fer czy Jamal Lowe. Cały mecz był niezwykle emocjonujący. The Alex zdobyli 2 bramki na spalonym, a sroki 2 razy uderzyły w poprzeczkę. Lecz gdy wszystkim wydawało się, że ujrzymy kolejny remis 0-0, Ben Breton podał piłkę do Depaya, który ostatnio zbyt się nie udzielał, a ten wpakował ją do bramki i takim sposobem Newcastle zgarnia kolejne 3 punkty, no a The Alex dalej tkwi na 14 miejscu w tabeli. Jest to wielki spadek formy, no ale tej drużynie brakuje w tym sezonie wielkiego trenera, choć ten szybko zapomniał o całym pojedynku i już po kilku dniach gotowy był do starcia z Mewami, w którym także padła tylko 1 bramka, ale na szczęście po niemałym wylewie zdobyli ją jego podopieczni. Więc w takim stylu dotarliśmy do 17 grudnia, kiedy to odbył
się mecz na The Emirates i niestety to kanonierzy rozpoczęli strzelanie już w 14 minucie. Podopieczni Franka Dolasa dość szybko wzięli się do roboty i jeszcze przed przerwą zabrali się za odrabianie strat, lecz kiedy już wszyscy spodziewali się zwycięskiej bramki, ta faktycznie padła, tylko że zdobył ją Arsenal, no i niestety w takim stylu sroki przegrywają po raz pierwszy w tym sezonie. To oczywiście zadziałało na nie jak płachta na byka i już w następnej kolejce na Berlinki Stadium Everton przekonał się, że lepiej nie podskakiwać rozwścieczonym srokom, a otwierającego genialnego gola już w 8 minucie zdobył Saint-Maximin. To był jednak dopiero początek, bo już niebawem dość ciekawą akcję, której towarzyszyły niemałe wylewy, przeprowadziło kilku zawodników de Alex, a na listę strzelców pisał się oczywiście ten najlepszy, Ben Breton, i mamy 2-0. Aczkolwiek całe show skradł tego dnia kto inny. Dwa podania za plecy, Partey do Bretona, Breton do Depaya, Holender podbił sobie przyjęciem piłkę, także za plecy, a następnie huknął z woleja sprzed pola karnego i w taki sposób poznaliśmy kandydata do bramki sezonu. Lecz my oczywiście lecimy dalej, tym razem do pojedynku z Watford, który długo trzymał się na nogach, a w 65 minucie o dziwo wyszedł na prowadzenie po świetnym strzale Maliego. To naturalnie rozwścieczyło Bena Bretona, który natychmiastowo odpowiedział na to trafienie bramką wyrównującą, ale niebawem gospodarze doczekali się rzutu karnego z rękawa, do piłki na 11 metrze podszedł Suarez i wykorzystał swoją szansę. Newcastle United znowu traci pełną pulę punktów, no i niestety jak widać, ta intensywność meczów robi swoje, chociaż akurat w ostatnim pojedynku tego roku Wilki dość szybko przekonały się, że sroki nie rozgrywają dwóch słabych meczów z rzędu, 1-0. Już po kilku minutach Ben Breton znowu zrobił to, w czym jest najlepszy i zaorał bramkarza fantastycznym driwenem w stylu Ronaldo Nazario, a w drugiej połowie ustalił wynik spotkania na 3-0, strzelając tym samym kolejnego hat-tricka w tym sezonie, za co oczywiście otrzymał kolejną już kartę w formie, aczkolwiek dla kibiców na całym świecie naturalne było, że najlepszy napastnik na świecie doczeka się jeszcze wielu innych ciekawszych kart specjalnych. Jednocześnie wraz z otwarciem zimowego okienka transferowego w Europie przeprowadzonych zostało kilka interesujących transferów, które wykonały głównie kluby przeciętnej w ostatnich latach Ligi Hiszpańskiej. Na tym najciekawszym jest jak widać przejście Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt, przy czym przyznać trzeba, że ledwo ponad 60 milionów euro to prawdziwa promocja jak za tak klasowego zawodnika. Nowy 2023 rok rozpoczął się klasycznie od meczów FA Cup, gdzie sroki, a raczej ekstremalnie rezerwowy skład srok, mierzył się z Cardiff City, które dość szybko ugodził Alvarado. Już po chwili Walijczycy, po dość przypadkowej akcji i golu, który ostatecznie uznany został za trafienie samobójcze, doprowadzili do wyrównania, ale Alvarado wcale się nie zatrzymywał i jeszcze przed przerwą ponownie wyprowadził swoją ekipę na prowadzenie, a w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy ustalił finalny wynik meczu na 3-1, zdobywając hat-tricka. Za ten wyczyn Meksykanin, który do tej pory dogrywał raptem końcówki w Premier League, otrzymał oczywiście kartę Man of the Match, a sam trener Dolas przyznał, że jego występ zrobił na nim niesamowite wrażenie i od tej pory, pomimo tego, że konkurencja w jego genialnej ekipie jest tak wielka, będzie dawać mu więcej szans na grę w meczach ligowych. To nie miało jednak jeszcze miejsca w pojedynku z West Hamem, który ekspresowo wyjaśnił Ben Breton i mamy 1-0, które w drugiej połowie w tak łatwy sposób jak zawsze Anglik podwyższył na 2-0, a po chwili zdobył jeszcze jedną bramkę, kompletując kolejnego hat-tricka w tym sezonie, lecz pierwszego w tym roku, no ale jednak tak się złożyło, że pomimo tak genialnego następnego występu Breton nie znalazł się w najbliższej drużynie tygodnia, bowiem po tym meczu otrzymał swoją pierwszą, ale na pewno nie ostatnią złotą piłkę. Trudno jednak, żeby było inaczej, skoro ten gość demoluje każdego, kto pojawi się na jego drodze, a jednocześnie w ubiegłym roku zgarnął wszystkie najważniejsze klubowe trofea, więc naturalnie ten wyczyn przekłada się także na FIFA, w której przepotężny Ben Breton otrzymał kartę ocenioną na maksa, no, która z miejsca stała się najdroższą kartą na rynku niebędącą ikoną. Jest to jednak rarytas warty każdej ceny, bo o potędze Anglika ponownie przekonała się także ekipa Wisienek, którą przed ostatnim prezentowanym dzisiaj meczu na samym starcie dość fikuśnym uderzeniem ugodził Cyprien i mamy 1-0. No a to już końcówka pierwszej połowy, w której najlepszy piłkarz na świecie zabawił się dość prostym dribblingiem z obroną rywali i mocnym uderzeniem ustalił finalny wynik pojedynku na 2-0.
Nieco mniej działo się w ostatnim, prezentowanym dzisiaj rewanżowym meczu z ekipą Świętych. Pierwszą porażkę i hat-trick Bena Bretona pamiętają oni aż zbyt dobrze, ale tym razem stracili tylko jedną bramkę i zdobył ją Saint-Maximin, przez co podopieczni Franka Dolasa do ostatniej minuty nie mogli być pewni zgarnięcia pełnej puli punktowej. Ostatecznie tak wygląda sytuacja po 24 kolejkach ligowych. Newcastle United wciąż jest liderem, ale ma raptem jeden punkt przewagi nad Kogutami, które niewiele gorzej od Bena Bretona ciągnie do przodu Harry Kane. Jak jednak warto zauważyć, wśród najlepszych drużyn ligi wciąż nie ma Crewe Alexandra, które nie potrafi podnieść się po odejściu do Lasa oraz Bretona. Ten jednak rządzi oczywiście w klasyfikacji najlepszych strzelców, ale właśnie tak jak koguty dosłownie wyrywają pióra z ogona srok, goniąc ich w ligowej tabeli, tak i tutaj Kane ma raptem dwie bramki straty do Bena Bretona, no i na tym etapie w Premier League no absolutnie nic nie jest jeszcze pewne. Nieco lepiej wygląda to w tabeli najczęściej asystujących piłkarzy. Memphis Depay nie strzela w tym roku zbyt wielu goli, ale jest mistrzem w kreowaniu bramkowych sytuacji i drugi Sadio Mane ma na swoim koncie o połowę mniej asyst od Holendra, a z kolei w bramce Andrada zachował tyle samo czystych kont co Alisson, więc póki co podopieczni Franka Dolasa rządzą na każdym froncie, ale bez wątpienia ich przewaga jest krucha. W Bundeslidze bardzo podobna sytuacja występuje z Borussią Dortmund oraz Bayernem Monachium, ale za to we Włoszech i Juventus ma już całkiem niezłą przewagę nad resztą ligi i raczej zdobędzie tytuł mistrzowski. O dziwo w Hiszpanii od reszty stawki także odskoczył nieco Real Madryt, który musiałby się solidnie potknąć, by stracić swoją przewagę, a we Francji no nie trzeba komentować sytuacji, bo ona jak zwykle jest jasna. I to o dziwo tyczy się także Polski, w której Lech Poznań już po 20 kolejkach ma aż 15 punktów przewagi nad Legią Warszawa. No a kto będzie mieć przewagę na zakończenie tego sezonu Premier League? Czy Franciszek Dolas trzeci raz z rzędu wygra ligę? Czy Breton znowu zostanie królem strzelców? Dowiemy się już w kolejnym odcinku kariery Franka Dolasa. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!